Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na żurek wielkanocny, ale nie jest to typowy przepis na żurek, ponieważ jest on na zakwasie owsianym. Ten zakwas jest o wiele bardziej łagodny od klasycznego, który robi się na mące żytniej. Do przygotowania takiego zakwasu potrzebujemy mąkę owsianą lub zmielone płatki owsiane, kilka listków laurowych, ząbki czosnku, 2 lub 3 oraz ziele angielskie. Mieszamy razem w słoiku, odstawiamy na kilka dni. Pamiętamy, aby codziennie przemieszać ten zakwas, jednak nie metalową łyżką. Zakwasy nie lubią metalu. Po kilku dniach taki zakwas jest gotowy do spożycia. Najpierw przygotujemy wywar. Do wywaru dam kawałek wędzonego boczku, białą kiełbaskę oraz marchewkę. Bardzo lubię marchewkę w żurku, ale wiem, że nie każdy ją daje. Wywar z boczkiem, kiełbaską i marchewką już się gotuje. Boczek i kiełbaskę za chwilę wyciągnę, ostudzę, pokroję na kawałki i podsmażę, a wrzucę pokrojone w kostkę ziemniaki. Boczek i kiełbaska już nam się w tym wywarze ugotowały, więc możemy je śmiało wyciągnąć. A do wywaru dodam teraz ziemniaki. Będą się gotować do miękkości. Ugotowany boczek pokroję teraz w kostkę i podsmażę na patelni, po czym dodam do żurku. Tak, boczek mam pokrojony, teraz jeszcze biała kiełbasa, kroję w plasterki i też ją podsmażę i dodam do wywaru, a na sam koniec dodam zakwas owsiany. Boczek z kiełbaską podsmażę razem. Podsmażoną kiełbasę z boczkiem przełożę teraz do wywaru. Jak przelewam razem z tłuszczykiem, ziemniaki są już ugotowane, więc żurek jest już prawie gotowy. Ostatnim etapem jest dodanie zakwasu. Zakwas muszę wymieszać. Przypominam, że robimy to drewnianą łyżką. Mąka osadziła się na dole, ale w tej chwili jest wymieszana. Dodam do wywaru i zagotuję wszystko razem. Na koniec żurek doprawiam solą, pieprzem oraz majerankiem. Żurek mam już gotowy. Podam go w specjalnie na tę okazję wypieczonym chlebku. Chlebek został upieczony przez piekarnię Grabowski z Otmic. Myślę, że będzie to niespodzianką dla gości na wielkanocnym stole. Żurek w chlebku prezentuje się znakomicie. Mogę dodać tutaj jeszcze, tradycyjnie, jak to do żurku, po kawałku ugotowanego jajeczka. Zobaczcie sami, z talerza czy z chlebka. Ja zdecydowanie wybieram żurek w chlebku.